Siemanko, dzisiaj zrobimy coś totalnie szalonego i zjemy lody, kiedy jest zimno. Brrr, zimno. Z tego miejsca chciałem przeprosić wszystkie nasze kochane mamusie, które mówiły: nie jedz lodów zimą, synek. Umrzemy przez ciebie. Robimy coś nielegalnego, jak coś to... To jest totalnie nielegalne, widzowie, więc nie próbujcie tego w domu. Ani nie dzwonić na policję, my uciekniemy. My jesteśmy profesjonalnymi kaskaderami, którzy mogą takie rzeczy robić. Wy nie próbujcie. Dobra, moi drodzy, piękne. Test smaku, bierz to. A fajnie tutaj jest prezentacja tego, że są takie choineczki, normalnie gwiazdeczki. Jest zimno bardzo. Czujesz się jak święta? Nie ma śniegu. No. Pierwsze wrażenie? Ogólnie to bardzo słodkie są. Dużo cukru, ale mi palce zamarzają. Jezus Maria, ej, to się taka warstwa zrobiła. No, myślałem, że jak zimowy smak, to będzie czuć jakieś takie, wiesz, korzenne czy coś w tym stylu, ale to jest po prostu bardzo słodkie. Korzenne to ty wiesz, możesz mieć co innego tam do innych tych, no. No. Nie rozumiem nic. Uważam, że są lepsze McFlurry. Lepsze można sobie złożyć rodzaje niż to, co tutaj jest. Mało ma smaków, to jest po prostu bardzo słodkie. Dobra, idziemy do środka, jest tak zimno. Jezu kochany. Widzowie, było tak zimno. Ręce jak zbladły, co się dzieje? Ej, co to jest to takie? Ciasteczkowate, kwadratowe? Mhm. To jest krówka. A, no to właśnie taka karmelowa, no. Czy poczułem zimę? Tak, bo jest bardzo zimno. No w ogóle, ej, choinki. Ale czy smak zimowy? No średnio. McFlurry jak McFlurry, no. Nie jest to jakaś najlepsza, zaskakująca rzecz od McDonalda. Inne rzeczy były lepsze. No ale za niedługo wchodzą drwale, to pewnie musieli troszkę obniżyć poprzeczkę, żeby drwale jeszcze bardziej usiadły. W przyszłym tygodniu są drwale, co nie? Ej, lody zimą nie smakują tak samo. Nie no, są dobre, ale nic specjalnego. Czyli podsumowując, mamy tutaj jakieś takie ciasteczka krówkowe. No i ozdoby z cukru. I polewa karmelowa. I to tyle. A śmiesznie ten karmel to wygląda. O, widać w odbicie słońca, tak śmiesznie takie fale się na nie powstają. Jak było to oblane całe. Jak jechaliśmy, to tak fajnie się to zwarstwowiło, takie przyjemne dla oka było. Tak jak masz taki kożuch na zupie. No, no, no. Nic specjalnego, średniówka na 10. Żeby nie było za nudno, byśmy jeszcze dzisiaj coś testowali, co? No wydaje mi się, że tak, bo kupiliśmy, okazało się średniówka, powiedzieliśmy, że no spoko, dobre, słodkie lody i to tyle. Nie męczę się, jak jem tego loda. Bardzo słodki. Ja już chyba rozumiem, czemu nasze mamy mówiły, że nie jedz lodów zimą. Nie, to akurat ja nigdy nie widziałem w tym problemu. Ja zawsze byłem tym człowiekiem, który lubił sobie w zimę kupować jakieś lody. Podsumowując, nic specjalnego. 5 na 10. Idealna ocena. Wchodzimy do Dino szukać Michaelków, bo stwierdziliśmy, że to będzie dobry pomysł. Pytanie za 100 punktów. Czy te plażynki są na odpowiedniej wysokości, że mini Mike by je sięgnął? Czemu on jest zielony w ogóle? Ja 5 lat nie na oczy widzę. Słuchajcie, mamy dwie paczki prażynek. Jedna sercebula z wizerunkiem mini Hulka. Drugie z wizerunkiem Super Mike'a o smaku barbecue. Zaczynamy od mini Hulka. Ten mini jest prześwietny, ta paczka, jak jest zielony. Oba, próbujemy prażynek. Czuć cebulowy taki zapach mocny. Paczka ma 50 gramów. Mogę powiedzieć na spokojnie, że to są takie fajne, solidne. Mi smakują bardzo te prażynki, ale ogólnie nie wiem, prażynek to nie wiem, jak, do czego mógłbym się odnieść. Ta sercebula nawet spoko. O, to wygrywa wszystko. Woda jest najpyszniejszą rzeczą na świecie. Zupełnie inny smak, no ale no wiadomo. Te są dużo lepsze. O, stary. Nie powiedziałbym, że czuję barbecue. Ja bym ten smak bardziej nazwał wędzony boczek. O, te prażynki bardzo smakują jak bekonowe. Zazwyczaj są takie bekonowe. Przebijają dla mnie bekonowe, bo jest właśnie ten wędzony smak. A to ubóstwia, no. Jak to się jest wędzone, to ma od razu taki piękny aromat. Super Mike, uratuję was z każdej opresji. Ej, jakby kawałek makaronu taki. Ja nie ma coś tam znaleźć, kawałek plastiku wygraj? Ej, nie serio, bo dostałem tutaj. Może to są płatki ziemniaczane, jest możliwe, że to jest nierozdrobniony płatek ziemniaczany. Dosłownie jakbym trafił na suchy makaron. Może po prostu to, z czego robią te prażynki, wiesz, kawałeczek tam ci wszedł. I za chwilę będziemy testować ostatni smak pieczarki na surowo. Roślinny, rzepakowy, olej roślinny, rzepakowy. Ej, dwa razy napisane olej roślinny, rzepakowy. Bez kitu. Bo w pelecie jest olej roślinny, rzepakowy i ogólnie jest olej roślinny, rzepakowy. No tak, śmiesznie to wygląda strasznie. O, aromaty, w tym aromat dymu wędzarniczego. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Ja strasznie to uwielbiam. To też dodaję do wędzonych różnych przypraw. To mi, pomimo, że było dobre, to dla mnie wygrywa wielokrotnie. Obie są dobre w sumie. To jest taki mój subiektywny winner. Mój chyba tak. Tamte mają więcej smaków w sobie. Te zielone są takie, żebym, jakbym spotkał się ze znajomymi i leżało to w misce, trochę bym pochrupał i nic więcej, ale jakbym to spróbował, to bym wiedział tą misę. Te tak bym dał solidne 7 na 10, a tamte nawet 9 może. Dobre są. Przypisuję się do tego, co mówisz.
to co zjedz po tym smaku jeszcze ten. A to są w ogóle takie kwaśne waty, co nie? Fajnie, delikatna cytryneczka taka. Ile ma to kalorii? Ma to, w tej paczce to jest 265 kalorii około. Dobrze policzyłem? Tak, a ja mam 266 kalorii. 200 kalorii za taką przekąskę to chyba nie jest aż tak źle, co? To jest klasyczne. Bo ogólnie wszystko co takie smażone, chrupki, chipsy, prażynki itp. To że właśnie w 100 gramach mają od 500, no od 400 do 600 kalorii. No i po mieście jest to dużo. No tak, tylko że tu masz 50 gramów, więc masz no, połowa. Jakby zjeść sobie takie paczki, 500 kilokalorii przy porządny półposiłek. Tak, ale prażynki są dosyć lekkie, przez co ta paczka na przykład była w miarę wypełniona nimi. Nie było aż tak dużo pustego powietrza, co nie? No w sumie tak. To niezdrowe jest i tak dalej, widzowie. Ale paczka 260 kalorii, no i tak nie jest najgorzej, chyba. Owoce, warzywa, sok wielowarzywny, woda. No owoce, warzywa, skrobia ziemniaczana, no to ziemniaki. Nie. Kwas cytrynowy, czyli mamy cytrynkę, widzowie. Z przypraw mamy pomidora, cebulę, same warzywa, papryka, cebula suszona, ser w proszku. Ser w proszku, mleko. Kto pije dużo mleka, to kości zdrowe, co nie? A właśnie, ser w proszku, ser powstaje z mleka. Jedzcie prażynki, będziecie mieli zdrowe kości. 9 na 10 lekarzy w Polsce to potwierdza. Widzieliście o tym? Ja nie wiedziałem. Teraz już wiem. Dobra, do następnego odcinka, nara!